Cześć, witam Was serdecznie. Słuchajcie, dzisiaj pojedziemy na zakup kontrolowany na żywo. Weźmiemy Was na takie oględziny samochodu na żywo, naprawdę, jak to robimy. Gość, do którego jedziemy kupić samochód, oglądać samochód, zgodził się na to, jest to osoba prywatna, niemniej jednak właściciel tam sporej firmy transportowej. Auto, które jedziemy oglądać, jest to auto dostawcze, jest to Renault Trafic L2H2. Autko, które szukamy na zlecenie od ponad chyba 3 miesięcy. Bardzo ciężko znaleźć taki samochód w dobrym stanie. Auto ma 2,5 roku, jest autem krajowym. Mamy po prostu potwierdzone to auto, jeżeli chodzi o przebieg u nas w Renault. Rafał potwierdzał. Mamy też, jeżeli można to tak nazwać, potwierdzoną bezwypadkowość, tam bezkolizyjność auta. Na zasadzie nie było żadnych zgłoszeń z ubezpieczalni na ten samochód, prawda, czy tam autokasko nie było ruszane. Gadka konkretna, z gościem trzykrotnie rozmawialiśmy, facet ma wszystkie rachunki, wpisy, przebieg się zgadza. Tankował flotą, czyli płacąc podawał przebieg. Auto nie woziło ciężkich rzeczy, to mamy nawet, pokazał nam zlecenia, przesłał, co woziło, jakieś tam profile, aluminium, takie pierdoły, ramy od okien, także nie jakieś tam obciążone, wyjebane. Przebieg 118 tysięcy, 20 rocznik, połówka. No i jedziemy go zobaczyć, zobaczymy, jak to wyjdzie z nagrywania. Może być coś takiego, że o, będzie taki obraz, bo będziemy chodzili z aparatem na szyi, prawda? Ja będę rozmawiał, luźna, fajna gadka ze sprzedającym. W międzyczasie oglądał każdą szperę, śrubkę, szczelinkę, mierzył sobie. Drugi z nas będzie przeglądał rachuneczki, fakturki, wpisy i tak dalej. No, będzie to wszystko, mam nadzieję, w jakiejś miłej atmosferze przebiegało i mam nadzieję, że dojdzie do transakcji, bo zapowiada się całkiem fajnie. No to zapraszam Was. No nie stoją. Oglądajcie, naprawdę ja mówię, no, że... Ja bym sobie życzył takie auto znaleźć. Naprawdę. No dobra, pooglądamy sobie na spokojnie, popatrzymy. No spokojnie. Mniej ludzi. Mamy kluczyki, mamy autko. Zajebiście. Wszystko popatrzeć. To tu? Nie? Jest obdarte od podnośnika? No. Tutaj, o! No. I to za to nam za fliko zrobili... Oddali. Czego nam zrobili za fliko? Nawet jest niezapragnione. Powinni to zabezpieczyć, ale nawet nie, dobrze, ale nawet dobrze, że jest. To lata jest. To wszystkie te odpryski na maskach, wszystko to... Mhm. Nic nie rdzewie jakieś od Tomyczków, nie? No jest po pocinku, nie? No to nic się tu nie dzieje w tym wozie. No i dobrze. Pani nie idzie, czy kierowca? A czy wiem, miałem jednego chłopaka, ale na zmianę. Praktycznie ja jeździłem i Marek, taki mój kierowca. A jak wygląda sprawa z podszybiem? One przepuszczają, nie? One mają wadę. Nic nie robiliśmy. Czy wylewa po prostu woda do tego, nie? Nic nie robiliśmy, nie mieliśmy żadnego... A czy generalnie niby w 20 jest usunięta ta wada? Nie wiem. Ale... Nie wiem, to pierwszy raz mi ktoś takie w ogóle zadał pytanie, bo nie mieliśmy żadnego problemu, że coś tam przepuszczało. Nic nie mieliśmy. No, woda ładna, nie widać jakiejś... Ja mówię, sam no będzie, jak chcecie to wam zlecenia poprzynoszę, zobaczycie co wyjdzie. Nie wiem, to już pan mówił co woził, no to... Ja rozpoznam jak woził 2 tony drzewa, jak ostatnio ze Szwecji samochód. No widzę, ciołowóz, nie? No to od razu widać. My na Iwekach pracujemy, tak jak mamy do marketu obsługuje, to tylko Iweka kupuję. Ja mam 4 takie i tylko Iweka. Tylko Iweka, bo to jest najrozsądniejszy samochód ten. Znaczy to jest ciołowóz, powiedzmy szczerze, Iweka, nie? Tylko z 3-litrowymi silnikami, bo te 2-3 są słabe. Wykończone. Ten model stary JTD, taki jak w Fiacie, no. Ale tam jeszcze wprowadzili inne silniki, 2-2 multi jet stukonne, to nasz w ogóle tu jest nie lekko zagięte drzwi są. Widzę właśnie przy tym, nie? Ale to tak delikatnie, no, także... No, to jest jedyne, co takie skazy, nie? No ale no nie znajdzie, prawda, nikt idealnego ja samochodu. Tu widzicie, co jest grane, nie? Tu reklama była naklejona. Tak, o, jak widzicie, nie? Ale w całości folią wylewaną. No i to widzicie, zostało zerwane, nie ma nic. Ślad tylko po tym, nie? To tylko do zmyczaju. To zostało tylko, bo już nie chciałem, bo się bałem, że może ślad zostać. No, bo to mieliśmy trans, mieliśmy taki zamysł, że właśnie było w vlogu to i to zostawiłem, bo to no, bałem się, że może ślad zostać, nie? A ktoś jak, to musi, mówię, to nie jest na tyle jakaś kapa, żeby to A było. Dokładnie, a to takie, to. Śmiecha, nie kurde, jakiś skrzywdzeń. Lampka tu jest ten.
upierniczona leży w, leży w tym, leży w... No. Wiadomo, jakieś takie mankamenty. Każde autko ma. No powiem szczerze, myśmy oglądali, znaczy nie ty, ogólnie, bo to chodzi, żeby był wymiar LH2, nie? L2H, taki jak ten. Ja mówię wam, uwierzcie mi, ja czasami za Iwekiem jeżdżę i za głupim Iwekiem 4-5-letnim nie ma co kupić. Nie ma co kupić. Znaczy, powiem tak, jakiekolwiek by się nie miało pieniądze, to nie ma co kupić. Nie ma co kupić. Czy w przedziale 7-8 lat, czy 4-5, czy w przedziale do 3? Ja w przedziale kupuję 3-5. Tutaj od nas klient jest poważny, to jest gość z Warszawy, to jest artysta, on obsługuje cateringi na 200 osób do 1000. Znaczy, wie pan co, ja z gościem gadałem i ja po prostu, nawet moja żona mówi do mnie, ty jesteś, mówi, przejebany. Ja mówię, dlaczego? Gadasz gościowi takie rzeczy, które nawet by nie powinny za bardzo interesować. Na pewno, nie? No ale ja mówię tak, jeżeli ktoś ma kupić, jeżeli ma coś kupić, to kupi, jeżeli nie, to nie, no proste, ja nie będę też tam... On jest po prostu już, to 2-3 miesiące, on jest w plecy, on ma duże elementy, które do tego auta pomierząc, po złożeniu, wchodzą... Także będzie o tyle miejsca. Ja mówię, oglądajcie, jak jesteście na kupnie wozu, wam pasuje, nie, to wierzcie. Nie, mówię, będziemy rozmawiać, bo powiem szczerze, tak, oglądaliśmy większość sprowadzonych. No, ten jest krajowy. Były 3 krajówki, ale... To miało codziennie innego kierowcę i woziło świnie, nie? Na tej zasadzie. No, mówię, to a to widać patrzę, ładne autko. Macie, to se patrzcie, nie? Fajne autko sobie go tylko pomierzymy. Przemierzymy. Możemy przejdziemy się tam z panem, co? No, pojedźcie jak chcecie. Znaczy nie, no sami nie pojedziemy. No bo mi to tam, wiecie, no to dla mnie to nie jest dziwne, no. Po prostu, no nie ma nic do ukrycia, no i... Zobaczyć jak to wszystko wygląda. Pewnie, że jecie. Tu jest odcinek testowy z dziurami. O, to najlepsze. Tu odkąd mamy ten wóz, to jedyne co z takich rzeczy, co było robione, co byliśmy w serwisie, no to tak. Wiem, że raz był stworzeń wymieniany i jeden łącznik, bo znalazłem tutaj takie inspekcje i tam wyczytałem. On ma teraz przy 120, musi mieć oleje i nabitą klimę, płyn chłodzący, płyn hamulcowy. To nie wiem, ja tego nie robiłem. On ma przejechane niecałe 119 tysięcy i świeci 120 ma krycenie, tak. Ale on przy 120 ma ten wiem, że były robione 3 serwisy, mieliśmy tak, 60-90. Na te 3 mam kartki. A to byście płacili flotą za paliwo, nie? Kartą, nie? Wszystko jest. No to standardowo, no bo to jest... Myśmy mieli z BP coś takiego. Nie, tu ktoś przyjechał i gdyby mi zarzucił, że ten samochód nie ma tyle przejechane, to bym bardzo brzydko się zachował. Ja nic takiego nie mówię, bo nie dyskutuję przy temacie. Ma tytuł, jeżeli chcecie się bawić, proszę, od nowości od 64 km wszystko jest, do końca. Wszystko jest. To nie ma się do czego przyczepić. Macie, tak. Jakiś tu przebieg na przykład jaki jest? Byle lepszy pierwszy byśmy z brzegu. Masz, tu akurat masz 113 tysięcy. Data. Masz 113 tysięcy. Data. No to nie, to się ktoś musiał pomylić. 11 tysięcy, kurwa, no a ja patrzę, mówię właśnie, 11 tysięcy ma w 2011 roku. Tak, dokładnie. No to sobie tam przejrzeć wszystko, przeliczyć. No to wszystko jest. Wszystko. A tak jest, wszystko to naprawdę. No to nie, bo ja chcę, żeby to było wszystko jasne. Nie, no to wiadomo. Nie, no to rozumiemy, prawda? No rozmawiajmy jak 12-latkowie. Tu macie, słuchaj, tutaj, że tak się powiem na tym brzydko. Mów po imieniu, ja jestem tobą w ogóle. Robiłem teraz przegląd. Teraz robiłem przegląd, bo się skończył leasing, nawet 2 tygodnie jeździłem bez przeglądu i ja zakładałem hak do niego, bo ja nie miałem żadnego busa z hakiem. Nie dlatego, żeby lawety ciągać, tylko dlatego, żeby po prostu mieć ten hak, bo różnie to jest. No wiadomo. I ten hak nie jest wbity w dowód, ale gość mi, widzisz, zapłaciłem 35 zł i mi badanie zrobił, także jak ktoś chce to być rejestrowany, hak może wbić w dowód od razu. Aha, czyli nie ma większego problemu z tym, no to zarąbiście. No to od razu mówię, nie, bo to taka jest sytuacja. Hak jest nowy raz, że wozidło tacie 1,5-tonowe lawetą ciągnął, nawet mam zdjęcia, to mogę pokazać, nie? Czyli to... naprawdę, no nie ma nic, żadnego problemu z tym. Oglądać wszystko, tak żeby wszystko żebyście mieli. Nie, no wiesz, my to auto szukamy od lipca. Znaczy nie mówię to konkretnie, ale tych gabarytów, wiesz, 20 żeśmy ich przeglądali. I powiem szczerze, ja tam gościu, nigdy nie mówię... Słyszałem, że coś z kredytem nie wypaliło. Był gościu z Wadowic, KWA, no Wadowice. I tak samo, poglądał, przejechaliśmy się i wiesz, no i spoko, nie? Chciał zostawić kasę, ja kasy nie chciałem. I zrobiłem błąd, bo mogłem wziąć kasę, miał problem, nie? Znaczy wiesz, no przepadłoby mu, a ten wasz klient w tym samym momencie do mnie dzwonił, z którym ja gościem tu stałem i żeśmy gadali. No tylko tutaj... Nie mówił, że nie odbierałem telefonu?
Tylko tutaj akurat ten naprawdę przyjeżdża, zostawia gotówkę i tu z nim nie ma problemu. Ja często nie sprzedaję, bo ja tak, jak mam jakieś nowe, kończą się leasingi, albo po prostu ja, że mam auto na wykończenie, tak, Ducata, nie? To tylko wtedy sprzedaję auto, bo tak to ja nie handluję z wozami w ogóle. Dokładnie, że przyjdzie jakiś matoł, który do końca się znajdzie, na by ci powiedział, że maska była malowana, nie? A znaczy, jest tak, że z grubszy lakier, bo taki wychodzi z fabryki. No to nie, ja wam mówię, tu nie było nic. Wychodzi na pogańczu, wiesz? No, na 180 mikronów. Tu nie było nic malowane. No, ja widzę na tym masce, ale też tak, że to wychodzi. Na przykład myśmy kupowali Suzuki. No ja to się na tym nie znam, to wiem. Ja mierzyłem w salonie. Wiem, że różne grubości. Powiedziałem, że wała robią. No, pokazałem gościowi, tak samo było z lewej strony. Gość mówił, a faktycznie, no, ale papier chce lakier. No i napisali, okej, okay, bo tam, że sprzedawał, chcieli narzucić, żeby wam nie. No nie, jasne. A on tak wychodzi. On jest na granicy, wiesz? Ja mam ale... to od nowości i mogłem nawet wszystkie możliwe pisma napisać, żeby po prostu wiem, no nie, ja, czasami... Wiesz, ja ci tylko mówię, jak to wygląda, bo później czasami jest awantura i klienci, wiesz, którzy się nie znają na tym do końca, takie jaja odpierdalają, nie? No. Słuchaj, klocki hamulcowe były w niej wymienione tylko raz. Mhm. Raz mi były... A tarcze? To są oryginalne. Jakiś, no, ale jesteś w temacie, to sobie zobacz, nie, no, nie mają prawie w ogóle. On przeleci i tak dalej, nie ukrywam, on będzie dużo, bo on będzie po całej Polsce. No to, jak raz wymieniłem klockiem, to bez sensu, bo wymieniłem tarczę, znaczy, nie? Tu jest 2 na 1, nie? No. Czyli podejrzewam, że gdzieś 75 klocki wymieniłeś, nie? Wiesz co, nie wiem, ile to było dokładnie, ale wiem, że raz było wymieniane. Bo nawet tutaj na tej inspekcji pisało, że trzeba wymienić... Jest tak, 2 razy klocek raz tarcza, 3 razy szczęka, bęben, na tej zasadzie, nie? No. Na przykład przyszło pismo też, takie auto, na ten konkretnie win, no. I to jest jeszcze do zrobienia, bo była akcja serwisowa na to, że podobno linki ręczne się urywały. Ja na, wezwanie na serwis. Tak, ja nie pojechałem wymienić, bo mi się nie urwała. Ale podejrzewam, że jakby się... No i wał się, można powiedzieć, pachnie nawet nowością, naprawdę jest w idealnym stanie samochód, piękny kolor. Utrzymany, nierozbity, super. Takie autko można kupić. I go właśnie kupujemy. I mamy pięknego trafika. No, także jak widzicie, oględziny samochodu mamy za sobą, samochód naprawdę fajny, w super stanie, niewyjebany i tak dalej. Swoją drogą gość, który był z nami na Master Trucku, go sprzedaje, ale nie poznałem go w pierwszej rozmowie. Ma też piękne ciężarówki, którymi się buja po Master Trucku, właśnie sobie w jednej siedzimy. Zawsze się zastanawiałem, czy sobie nie kupić takiej ciężarówki, bardzo fajna, podoba mi się wszystko i tak dalej. To akurat jest DAF CF-ka, z fajną skrzynią, biegów i tak dalej, fajny samochodzik. Fajne łóżko, a przy okazji może nie zaczniemy od ciężarówki w następnym odcinku, ale pokażę wam również duży samochód, któryśmy ostatnio nabyli. Samochód? To nie jest samochód, ale bardzo dużo ludzi mieści w sobie i tak dalej, taka mała ikona PRL-u, coś takiego i wam to pokażemy. Także dziękuję, pozdrawiamy z tego pięknego DAF-a i do zobaczenia.